Ekonomika wykorzystania potencjału ludzkiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Tak jak już wspomniałem, w innej roli deregulacja i odbiurokratyzowanie polskiej rzeczywistości są niewątpliwie celami, które przyświecają właściwie każdemu, kto zajmuje się życiem publicznym, komu zależy na tym, aby nam wszystkim w Polsce żyło się lepiej i realizowało swoją aktywność w każdej dziedzinie i prywatnej, i zawodowej, i rodzinnej, służbowej, gospodarczej, z mniejszym problemem, czy z mniejszym zakresem problemów i barier. Tych barier jest w Polsce niewątpliwie za dużo. I bez względu na to, który okres działalności władzy publicznej, rządowej, parlamentarnej, samorządowej byśmy brali pod uwagę, to zawsze stwierdzimy, że działania na rzecz odbiurokratyzowania i deregulacji są podejmowane, ale gdybyśmy chcieli zważyć i zbilansować, czy produkcja, że tak to określę kolokwialnie, biurokratycznych przepisów i procedur jest mniejsza niż proces deregulowania polskiej rzeczywistości, to ta odpowiedź już nie byłaby zdecydowanie jasna. Chcielibyśmy więc doprowadzić do tego, żeby parlament w mocniejszym, większym zakresie włączył się w proces odbiurokratyzowania polskiej rzeczywistości, proces deregulowania i prawa, i praktyki. Uważamy, że będzie to łatwiejsze, bardziej skuteczniejsze, jeżeli w tym zakresie, jak wielu innych, Wysoka Izba będzie miała wyspecjalizowany instrument. I tym wyspecjalizowanym instrumentem w naszym mniemaniu może być właśnie taka komisja deregulacyjna do spraw odbiurokratyzowania, która może w sposób łatwy być powołana do życia poprzez rozszerzenie kompetencji z zakresu działania dotychczasowej komisji do spraw deregulowania zawodów. Dlatego Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej popiera wniosek wnioskodawców i zwraca się także do pozostałych klubów, zresztą z którymi bardzo dobrze do tej pory w zakresie odbiurokratyzowania i deregulacji współpracowaliśmy, abyście Państwo podzielili nasz pogląd i zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo.